Czy zmienne w poniższej tabeli są wprost, czy odwrotnie proporcjonalne? A może związane jeszcze inną zależnością? Podaj równanie opisujące zależność między poniższymi zmiennymi. No tu mamy tabelkę, która przedstawia kilka wartości zmiennych x i y. No i mamy właśnie odpowiedzieć na te pytania. Zacznijmy może od przypomnienia, co to jest prosta proporcjonalność zmiennych, czyli wprost. Kiedy powiemy, że zmienne są wprost proporcjonalne? Tak, czyli mówimy, że zmienna y jest wprost proporcjonalna do zmiennej x, jeżeli y to jest pewna stała razy x. Tak? To jest stała proporcjonalności. No lub też jeżeli podzielimy ten równanie przez x, to mamy, że stosunek y do x jest właśnie równy tej stałej. Wtedy powiemy, że y jest wprost proporcjonalny do y, do x. Teraz, jeżeli podzielimy to równanie przez k, no to ono wygląda tak, że x to jest 1 przez k razy y. A wobec tego, jeżeli y jest wprost proporcjonalny do x, to x jest wprost proporcjonalny do y, no tylko stała proporcjonalności nam się zmieniła. No i podobnie tutaj stosunek x do y jest 1 przez k. Czyli gdyby te zmienne miały być wprost proporcjonalne, no to stosunek y do x powinien być stały, więc może tutaj zróbmy sobie trzeci wiersz tej tabeli i wypiszmy stosunek y do x. Czyli tak, dla pierwszej pary wartości y do x jest 12, no a dla drugiej pary wartości 6 przez 2, czyli 3. No i dalej liczyć już nie musimy, dlatego że widzimy, że te zmienne nie są wprost proporcjonalne. Prawda? Stosunek y do x zmienił się pomiędzy pierwszą parą wartości a drugą. Wobec tego te zmienne na pewno nie są wprost proporcjonalne. No, może są odwrotnie proporcjonalne, więc może przypomnę, co to jest odwrotna proporcjonalność. Odwrotna proporcjonalność. Otóż powiemy, że zmienne y i x są odwrotnie proporcjonalne, jeżeli y to jest pewna stała razy 1 przez x. Lub też mnożąc przez x to równanie, otrzymujemy, że iloczyn x i y jest stały. Prawda? Czyli zmienne x i y są odwrotnie proporcjonalne do siebie, jeżeli ich iloczyn jest stały. No i może zobaczmy, tak co mamy tutaj, zróbmy może trzecią rubrykę, gdzie napiszemy iloczyn xy. No i tak, tu mamy 1, 12 to jest 12, 2 razy 6 to też jest 12, 3 razy 4 to też jest 12 i 4 razy 3 też jest 12. Aha, wobec tego iloczyn tych x i y jest stały i 12, wobec tego równanie, które opisuje zależność między tymi zmiennymi, to jest x, y równa się 12. Czyli zmienne x i y są do siebie odwrotnie proporcjonalne. No i to równanie oczywiście możemy rozwiązać ze względu na x lub y, jak chcemy, czyli na przykład y równa się 12 przez x, dzieląc obie strony przez x, lub też x równa się 12 przez y, jeżeli obie strony tego równania podzielimy przez y, lub też w postaci xy równe 12. Wobec tego te zmienne tutaj są odwrotnie proporcjonalne.